Dzień dobry wieczór, witam w kolejnym odcinku z gry Satisfactory. Jak widzicie, jesteśmy w innym miejscu niż skończyliśmy poprzedni odcinek. Dlaczego? Dlatego, że uznałem, że warto byłoby jednak trochę tego katerytu zacząć wydobywać, ponieważ może te szybko wody i lepsze te słupy będą fajnym rozwiązaniem. A się okazuje, że jednak jest możliwość wydobycia katerytu. Wcześniej myślałem, że nie ma takiej możliwości, a jednak się okazuje, że jak najbardziej taka możliwość jest. Prawda? W zasadzie ja mogę całą tą produkcję tej katerytu ogarnąć w tym miejscu. To jest jaka grubość? To są jedynki. Tak jest. To są jedynki. Czyli w skrócie, mogę sobie na przykład tutaj całą, tak naprawdę tam i tak będziemy chcieli iść, więc cóż, nic nie stoi na przeszkodzie, aby, prawda, tak żeby to w miarę było, wiecie, wyrównane. Chyba tak jest okej. Mogę stwierdzić. Tak jest chyba okej. No, chyba będzie lepiej, no. O. Tak jest. No, to mi się podoba. No i teraz oczywiście standardowo jeszcze to sobie dorzucimy. I lecimy właśnie tym oto siupem. Jak ktoś jeszcze się by pytał, jak to robię, po prostu R-kę klikam. Wybieram sobie ten tryb budowy. No. Pozdrawiam widza, który się o to pytał. Dobra, to cóż. Czy to będę budował tak bardzo, bardzo do samego końca? Pewnie nie, ale tak, żeby trochę to przebudować, żeby było spoko, to też jest nie najgorszy pomysł, nie? Tutaj widzę, FPS-y chyba spadają, aż się i tak upewnimy. Tak jest. No, lekki spadek jest, ale to jest taki spadek, no, bo woda jest. A tak czy co teoretycznie, jakbym chciał sobie wejść w ustawienia opcji graficznych, wideo, dał sobie wodę, jakość wody. Jest coś takiego, jakość wody? Jakość efektów wizualnych na ultra, jakbym dał na niskie. No to w tym przypadku to w ogóle przez to, że jakość efektów wizualnych jest niska, nic to nie zmienia kompletnie, dlatego po prostu przy wodzie będziemy bardzo rzadko i nie będziemy, bo tak generalnie widzicie, wszystko jest na ultra w tej grze. Gra bardzo dobrze chodzi, jeżeli o to chodzi. FSR mam bez skalowania w dół. Jakby ktoś się pytał, tak dokładnie to wygląda. Wyłączona synchronizacja pionowa, globalne oświetlenie też wyłączona, bo to zależy dla ray tracingu, jak ktoś ma kartę ZT, to może być. No i tyle. Także takie są moje ustawienia graficzne, jakby jeszcze ktoś ich nie widział. I na 1070. Oj, nie, nie. To nie to, nie to, nie to. Za grube TT. My chcemy, wyłącz mi to już, tak jest. My chcemy te zwykłe takie, o. No dobra, wydaje mi się, że tyle mi wystarczy miejsca. Co najwyżej na szerokość jeszcze możemy pomyśleć. 10 to jest w ogóle maks, jakby ktoś się zaspytał. O. No i dobra. Tyle mi wystarczy na długość raczej. Tak mi się przynajmniej wydaje. I też myślę, że dobrym pomysłem będzie z fundamentów na piątkę podpisać te fundamenty. Bo z tych chyba, te chyba są po prostu i tak lepsze. Dobra. Ile już? Oj, prawie spadłem przecież. Dobra, jeszcze jeden by się przydał tutaj faktycznie. Mogę tu po prostu wskoczyć, czy przydałoby się tu budować jakiś mostek? O, właśnie tu przy wodzie to strasznie ta gra reaguje. To akurat widać, że elementy cząsteczkowe wody nie są zbyt dobrym pomysłem. Mogę to odwrócić. Nie mogę. Dobra. O, też fajne. Dobra. Mamy ciekawe miejsce kolejne. Z kolejnymi, jak to się mówi, uszkodzonymi rzeczami. Wirniczki jakieś.
Paniec, to śrubeczki, trochę betonu się nam zwróciło. A, płyty. Też spoko. No i dysk. A, i przy okazji odblokowałem z dysku taką rzecz. Alternatywa śruba. Ze sztabek się odlewa śrubkę teraz, a nie trzeba już robić ich ze sprętów. Czyli przechodzimy od razu z piecy przechodzimy od razu na śruby, ale wcale prędkość się tworzenia nie zwiększa. Jest identyczna prędkość tworzenia. Wymaga naprawy. Rama modularna. To zróbmy tą ramę modularną. Skoro tylko jedna jest potrzebna. To co za problem? Co prawda my zrobimy dwie, ale... Powiedzmy, że... Że okej. No i mamy dysk. Dysk twardy. Kolejna rzecz do odblokowywania, gdyby, nie? Dobra. Produkcja, tak jest. Wiertnica. Wiertnica ułożona w tę stronę. W tę stronę. Prądu tu nie ma mi tak więc w świecie. Zdawa się katerytu na minutę. Piec hutniczy. A, tak jest. Piec hutniczy dajemy sobie tu. Powiedzmy, że na razie dajemy sobie tak, te piece. Ile one katerytu zużywają? 45, 90. Za dużo? Czy nie za dużo? Za dużo. Za dużo o 15, nie? No tak. Czyli co? Tyle, nie? Gdzieś ta... A, 67, wiadomo, to jest 1 trzecia po prostu. Chodzi o to, że... Matematycznie tego się nie da zrobić. Odpowiednio, bo 1 trzecia to jest wartość nieskończona. W sensie, no, mamy dokładnie 0,333 i tak w nieskończoność. Także nie da się tego podać w postaci procentów. Do tego można co najwyżej zaokrąglać. Ale to nie wiem, czy wiecie, czy... Ale powinni się raczej wiedzieć, raczej jest chyba prosta wiedza. Dwójka, to jest. Tu wchodzi zwykły. Niedomyślny, dawaj ten. Prosty. Zbyt pochyły? Jakim cudem? Aha, bo to takie zepsute jest. No dobra. Dobra, może być w takim razie zwykły. Zwykły tym razem wygląda lepiej, ale tutaj wygląda już prosty, wygląda trochę lepiej. No, powiedzmy. To też objęte w sumie. Dobra, no to wiadomo, że stawiamy sobie słupa. Czy właściwie dwa słupy. Tak jest, i przy okazji jeszcze tego byśmy sobie postawili gdzieś tam dalej już. O kurcze. Oj, tego się nie spodziewałem. Ale na szczęście nie ma takiego mocnego... Wiecie... Mocnych prądów tu nie ma, więc mogę sobie bezpiecznie wrócić, chyba. Chyba, że to trochę będzie wyzwaniem. A, dobra. Nie będę chyba... Że tak powiem się męczył. Po prostu zrobimy sobie zejście. O, no i super. Jestem uratowany, można powiedzieć. O. Jak daleko to mogę postawić? Tutaj, idealnie. Mam już jakby odprowadzony prąd od tego. I oczywiście trzeba jeszcze... Wiecie, co trzeba dostosować. No, trzeba dostosować w ogóle produkcję. Głośno jest. Okej, wszystko jest jak gdyby podłączone. 10, 15, 15, 25 produkcji. Dziwne jest, zepsute jest moim zdaniem ten dźwięk. Dobra, ale nas interesuje, co nas interesuje? Aha, nas interesuje na razie tylko to. Faktycznie. Faktycznie, to prawda. Mogę sobie dorzucić tę energię znowu na spalarni biomasy. Tymczasowe.
Paliwa nie ma. To w ogóle jest po prostu źle zrobione. O. To nie. No i tutaj normalnie tego. Da się tu spaść? Niby się nie da, chociaż ja bym postawił jeszcze jeden. O, tutaj właśnie, tak o. No. Teraz bezpiecznie jest po prostu. Potrzebuję trochę trawy. Być może. Trawy, nie? Właściwie to powinienem zrobić coś takiego. Warsztat. Biomasa. No trochę mało tej trawy. Tych liści, w sensie oczywiście mi chodzi liście. O, to się po prostu tylko i wyłącznie zrobić. Żeby teraz sobie wziąć piłę. Bo piłą będzie szybciej. Dobra, tyle wystarczy już tego. Zdecydowanie. Zwykłą biomasę tam daje. Nie będę przydawał jakieś takie, wiecie. Albo w sumie. Wypaliwo stałe. Wypaliwo stałe zrobię sobie dla siebie tylko. Żeby dopiły mi jeszcze więcej, a tak to. Tak, to sobie odpuszczę. Tyle wystarczy. O. No i coś, to idzie. To też. Ten co może tu nawet zostać. To też mogę, powinienem zrobić szersze, ale na razie to powiedzmy, że jest ok. Albo ściany mogę postawić, mogę? Czy nie mogę? Mogę. Ta jest za niska. No wiadomo, te ściany to takie. Powiedzmy sobie szczerze. Nie do końca, ale dobra już tam. Ważne, żeby nie spaść stąd. O. Coś takiego. Coś takiego. Coś takiego. Aha, o te ściany. Dobra, widzę to. One na siebie nachodzą. Okej, nieważne, nieważne. Tak jest. Te ściany po prostu na siebie nachodzą, bo to są ściany 4 metry. Albo 4, albo tego. Wygląda to w miarę. No nie do końca. Budowana od góry wygląda lepiej. Dobra, nieważne, trudno. Bardzo to jest nieistotne. O. Czekajcie. No. Teraz powoli zacznie pracować. 120 katerytu na minutę. Kateryt nam się pięknie tutaj rozdziela na 3 taśmociągi. I dopóki nie odblokujemy tego, co mamy blokować, no to lepiej nie będzie. A co mam odblokować? No, oczywiście mam odblokować tego. Mam odblokować szybko wody. Pominęłam to. Potrzebuję tylko 25 sztabek, bo tam już zrobiłem 25. A potrzebuję 50, żeby odblokować to, co jest do odblokowania właściwie. Ewentualnie postawię tutaj po prostu to. Też to mogę zrobić, no bez kitu. To poczekamy na 50 i będziemy mieć od razu produkcję kabli. Dobra, widzowie, mamy to.
Możemy sobie użyć kateryt. Proszę bardzo. Mamy szybko wody. No i teraz już tylko trzeba craftować szybko wody. Konstruktor. Ile szybko wody potrzebuje katerytu, żeby zrobić go? Je 12 minut. 15 minut jest produkowane. Czyli... Nie no, czekaj, jest... 40 wychodzi takiej produkcji mniej więcej, czyli 3 konstruktory. Tak, mniej więcej. Ja sobie klikam czasami na takie, wiecie, losowe miejsca. 3 konstruktory wychodzą mniej więcej. Także cóż. To też pójdziemy. To brzydkie takie. Tak ładniej. Tak jest. No. No i co? Konstruktor number 1, 2, 3. A raz, dwa, trzy. Wiemy, że można to stawiać bardzo blisko siebie. Nie potrzebujemy taśmą ciągu wyższego tieru, bo bardzo wolno to i tak wszystko produkuje, w sensie no mało tego produkuje, więc spoko jest. No i kontener na razie i tak z tym nic nie zrobimy za bardzo. Oczywiście kiedyś to będziemy troszeczkę inaczej, wiecie, będziemy mieć pociągi, będziemy mieć inne tego rodzaju transportu tutaj. A, tylko przepraszam bardzo, ale tak nie przejdzie, bo to produkuje za szybko zaś, więc... więc czysto teoretycznie to my sobie zrobimy może na 2T trzeba pójść. No, bez kitu. Dwa kontenery. Ten się dzieli na ten. A wam pokażę zaraz. Tu jest podział pierwszy. Tak, o, ten się będzie dzielić. I tutaj będzie miejsce łączenia. Aha. I tu będzie też miejsce łączenia. No i tutaj z tego nigdzie nie idzie, tylko będzie po prostu o. Kontener będzie jak gdyby. A, powiedzmy na środku tego miejsca tutaj. Na środku nigdy nie może być. To jest głupie, że no, nie ma tu środka w tej grze. Widzicie? A więc zawsze lekko przesunięty do lewej albo do prawej. Czy nie? Czy teraz środka, na środku jest? A, nie wiem. Wydaje się, że jest na środku trochę nawet. O. Tak bym powiedział, że wygląda to nie najgorzej. No i oczywiście zasilanie teraz trzeba podłączyć. Do wszystkiego. Tu miał jakiś słupek, nie? Tak. I dup. Nie ma. A, dzielnie je. Dzielnie ten jeden. Ta jedna maszyna dzielnie pracuje. Się zdziwiłem, że dalej. Że se radzi. To zużycie nie ma wcale takie. No nie no, trochę jest zużycia faktycznie. Trochę jest. A tak, żeby powiedzieć, że tragedia jest, to nie. Jest w miarę. O. Mogę tu postawić warsztat. A, bo nie wybrałem, no tak, muszę wybrać wszędzie te, dlatego było mniejsze zużycie trochę. Wszystko powinno chodzić. 40, czyli w sumie to można troszeczkę odkręcić, nie? Ile tak? 83? Nie, 84. 84 na każdy? Nie. Dobre jest, nieważne. Musiałbym postawić jeden jeszcze i wtedy by wszystkie dokręcić na 10, a tak to mi się nie opłaca mi się. Nie opłaca mi się. Jest spoko. Tylko 30 tutaj?
A, nie podpiąłem tego tu. Temu. Teraz jest już lepiej. Tak jest. Widzicie, szybko wody robią się faktycznie szybko. Wbrew pozorom. Ktoś by mógł pomyśleć, że to jest jakiś wysokiej jakości przedmiot. Ale się okazuje, że wcale nie. Nawet zrobiłem tego więcej niż musiałem. Okej. Ale zaraz dochodzimy do lepszych badań. O właśnie, zaczynają się prawdziwe badania. Inteligentny rozdzielacz to jest fajna rzecz. To jest spoko. Znaczy no to jest do tego, żeby inne rzeczy odrobić. Priorytetowe przełącznik zasilania. To akurat mnie nie interesuje, ale to mnie interesuje. Słup energetyczny klasy drugiej. Tak jest. Już plastik jest, tu ropa wchodzi. Ale ten jeszcze do zrobienia jest. Tak jest, to jest jeszcze do wykonania. Aha, tam całkiem spoko byłoby. Ja bym to odblokował, teraz bym może zobaczył, co tutaj się kryje. Chociaż nie, musiałbym jeszcze to zrobić. A nie, to powinno się odkryć. Dobra. To bierzemy sobie jeszcze trochę tego szybkowodu. On się oczywiście stakuje po 500, tak samo jak zwykły kabel. No i co? I odkrywamy sobie kolejne rzeczy. Tutaj. Katerytowe. Tu jest 300 akurat na to, ale my sobie to odkryjemy na razie, żeby odkryć kolejne tajne rzeczy. Programowalny rozdzielacz, a to jest inteligentny rozdzielacz. Tego nie zrobiłem, bo to jest ultra drogie do zrobienia. To też jest ultra drogie do zrobienia i nawet jeszcze nie odblokowane jest. Także dobra. Czyli programowalny rozdzielacz to jeszcze za późno. Ale bo program właśnie to jest to, że mógłbym sobie, wiecie, ustalić procentowo, gdzie chcę, żeby coś szło. Na przykład na węgiel, to by było wtedy dobre. Programowalny rozdzielacz na węgiel byłby dobry, mógłbym zrobić sobie tak, jak chciałem zrobić, czyli po prostu jedna linia. I wtedy bym ustalał, że tutaj idzie 30 z całej linii, tu idzie 30, znaczy tam 15, tu 15, tu 15. Nie byłoby czegoś takiego, że wszystko, wiecie, idzie 50-50, nie? To dobre jest, to jest bardzo dobre. Bo to naprawdę dużo roboty zmieni. Tak samo tutaj, nie? Tutaj teoretycznie to chodzi sobie ok, nie? To sobie chodzi ok. Natomiast trochę inaczej byłoby w przypadku jakiś tam, wiecie. Jeszcze troszeczkę inaczej skonstruowanego tego. A tu sobie w miarę dobrze chodzi. Super idzie. Dobra. Słupy. Chyba 3 slotowe. 7 slotów chyba mają teraz na prąd te słupy. One są lepsze. A i tu jest trzeciej klasy. This provides additional power connections compared to the power pole mark 1. 7, nie? 7, tak jest. No i w skrócie, sprawa jest taka, że my oczywiście całkowicie będziemy podmieniać te zwykłe słupy na te lepsze. Nie będziemy już korzystać ze starych słupów, tylko będziemy stawiać te większe. Żeby było więcej miejsca pozostawione. Ale tu trzeba trochę jeszcze katery tu nazbierać na to, wiecie. Weź wszystko, weź wszystko. Na razie jest spoko. Czy jest coś jeszcze, co chciałem odblokować? No, chciałem odblokować jeszcze te. To odblokowałem. Chciałem sobie skraftować te. W takim razie. Ile to wymaga craftu? Czy w ogóle mogę skraftować w ręce? Super. O to chodzi, o to chodzi. Bo nie wszystkie rzeczy można skraftować sobie tak, o, wiecie. Niektóre rzeczy jednak potrzeba maszyn do tego. Ale to na szczęście akurat możemy skraftować. I akurat widzicie, skończył mi się cały kabelek. Ale to nie problem, bo tu nie potrzeba. No. Smart splitter unlocked. The smart splitter offers advanced settings that can improve conveyor belt logistics. Zaraz. Oj, oj, oj. Ale dobra, na szczęście to nie problem. Bo i tak mam. Wszystko co chciałem to wziąć z tego miejsca to wziąłem. To normalnie się rozdziela, ta wszystko jest super. Bardzo dużo produkcji z tej kabli, naprawdę dużo. Nie pomyślałbym. Zrobimy sobie jeszcze jeden ten. Bo ja bym chciał zobaczyć tak chociażby nawet położyć, nic z tym nie robić, tylko chciałbym sobie zobaczyć jak to działa. Lewe wyjście, żaden. A to jest coś takiego.
No właśnie, to nie jest to, co mnie interesuje, niestety. Nadprodukcja, lewe wyjście. No to nie jest ten. Mnie interesuje w takim razie programowalny rozdzielacz. Z tego wychodzi po prostu. No trudno. Zostawiamy. To se żyje własnym życiem, oczywiście. No nie do końca własnym życiem żyje, bo i tak musimy sobie doprowadzić to wszystko do naszego do... Oj, oj, to nie chcę. Może górą przejdziemy sobie, czy się nie da? Da się. Tylko jak spadnę, to będzie słabo, ale... Nie spadłem, dobra. Może być. O! Ślimaczek. Super, kolejny do kolekcji. Te ślimaki to się zbiera jak Pokémony, dosłownie. O. Pasuje. Właśnie widzę, że tu są ogromne połacie terenu, puste. Gdzie to naprawdę dużo rzeczy można byłoby teoretycznie zbudować. Bardzo wielkie fabryki i inne takie rzeczy tu można byłoby postawić. Tu jest w ogóle jeszcze pod beton. Słyszę znowu tego. Ślimaczka? Ale jagoda, kula Mercera tu jest. Kula Mercera. Na górze tutaj jest chyba gdzieś. To jest, okej. Okay. Spoko. Mamy. Jaki to jest w ogóle jakość? Zanieczyszczona. A, to słaba. Zanieczyszczonego to nawet nie chcę. Fajne są te szybkowody. Nie szybkowody, tylko szybkobiegi. O, super są akurat, to wiadomo. Mogę to połączyć gdzieś tutaj. Jest przewód zbyt długi, już niestety szkoda. Ale tu w sumie mogę zrobić coś takiego. A, nawet nie muszę. Dobra. To widzę, że już zapchane jest, czy nie? Produkcja. No, zostaje wody. Ta. Tu też? Wszystkie mają już jakby fulla? Tutaj widzę najwięcej schodzi czasami wody, ale tak to generalnie to. Wszystkie mają full. Bardzo dobrze. Znaczy, że. Że zużycie jest mniejsze. To nadal nie wiem, czy jest potrzebne w ogóle. Produkcja 450. Ok. Zużycie 370. Czyli jeszcze przydałoby się kiedyś postawić jeszcze więcej tych. Pieców węglowych. Tak, bez programowalnego tego to jest słabo, tak. Inteligentny rozdzielacz. No nie, to nie jest nic, coś, co nas interesuje. Nie jest to programowalne, więc troszkę słabo. Mogłem dysk tam dać. Myślę, że to stoi, ale nie. Wszystko ładnie pracuje. Nie no. Aha, nie, bo te stoją, tak, bo żelaznych fernetów mamy więcej. To prawda, to prawda. To jest tak zrobione, że żelaznych fernetów rzeczywiście mamy więcej niż teoretycznie powinniśmy, ale to już jest taka kwestia, że nie ma to większego znaczenia dla nas. A właśnie, na koniec odcinka pokażę mojego starego save'a, pierwszego mojego save'a. Ja mam tu łącznie trzy save'y. Jak widzicie, moje tego, ja mam tak. To jest mój najstarszy save z 2020 roku. A to jest jeszcze ten mój save, jeszcze z tego 2020 roku, ale to jest nowszy. To jest na modach, już grałem później, czy nie? Również mody. To chyba mody grałem później dopiero. Czyli tutaj generalnie.
I to jest mój najnowszy save. Tutaj to grałem faktycznie na modach, tu grałem najdłużej 24-25 godzin prawie na modach. Ale tego save'u nie odpalę, bo nie chcę achievementu dostać z tego save'u, bo tu mam naprawdę rzeczy dużo odblokowanych. Ale pokażę ten save później na tego. To jest bardzo prosty save. To jeszcze w ogóle. To listopad. A tutaj był. Kiedy ja to zacząłem? Teraz zacząłem grać w listopadzie. Listopad 24. A to skończyłem grać w listopadzie. A, czy ja skończyłem tego save'a? Okej, ja skończyłem tego save'a i zacząłem tamtego. Okej, dobra, to już ogarniam już wszystko. Skanuj. Tak jest. Króla Mercera odkładamy, bo na razie nie mamy co z tym zrobić. Oglądam. 2T. Związki to nie potrzebujemy. Odłamki mocy, tak jest. Super. No i co tu jeszcze mamy ciekawego do wykonywania teraz? Produkcja stali podstawowa. Musimy tego zrobić, oczywiście, produkcję tego. Ramy modlarnej. Do tego w zasadzie nic nie trzeba. To samo możemy tak odblokować. Skończyło się miejsce na pręty, co? Skończyło się miejsce na pręty. Prętów mamy za dużo. Tu jest beton, nie? Tak. A płytek? No płytek mamy trochę, ale ich nie produkujemy. No, nie produkujemy płytek. To nie fajnie akurat, ale trudno, no. Zasadniczo mogę zrobić coś takiego. Kontener. W tę stronę, dokładnie tak. Logistyka, taśmociąg. Dwójka, może wchodzić tą. Tu pręty będą teraz szły, nie? Tak jest. I tutaj właśnie możemy sobie postawić ten inteligentny, patrzcie to. Inteligentny taśmociąg, tylko potrzebuje to ogranicznik SI. Inteligentny rozdzielacz. Tak jest. Środkowe wejście idą pręty. Żelazne pręty. A na prawe idzie płyty. Jak to ma działać? No nie ma działać to tak, że po prostu zmieniamy sobie produkcję tego na płyty. I nagle i po prostu to odłączamy w ogóle produkcję tego. Nie, to może sobie zostać tak naprawdę. Będzie wolniej nie, w sumie. Kurczę, teraz się zastanawiam, ale niech będzie produkować cokolwiek. Idealnie nie będzie. Bo nie będzie. Ale nie, chociaż tyle tego produkuje. A teraz płytki najważniejsze są. Gdybyśmy chcieli sobie te rzeczy przerzucić na razie. Tak jest. I dajemy do naszego nowego kontenera. Przygotowany specjalnie kontener po to, żeby tutaj trzymać pręty. Oczywiście pomagamy w przenoszeniu tych prętów, bo ich jest za dużo. O! I powinno być super teraz. Nawet aż jest dużo ich. Za dużo, co? Tak, za dużo. Za dużo. Trochę jest. Temu wrzucimy tu jeszcze dwa. No tak to zrobimy, o. To jest dolny, to jest górny, co? Tak. Tu tak nie może być, bo to po prostu się zablokuje.
Tak jest ok. Będą te płytki szły. Do tego. Do odskocznie byśmy mieli już. Odblokowane. Tak, ale czy ja chcę to wysyłać od razu? Może nie. Może zablokujemy kolejne rzeczy przy okazji. O, na przykład coś takiego. To bym też mógł odblokować. Wyposażenie ręki, fajna sprawa. Schematów już bym nie mógł. Tu już są rzeczy ze stali. Czyli doszliśmy do ściany. Trzeba zająć się jednak robić automatyzacją ramy budlarnej. I iść później w stal. Tak jest. Dobra, ale no to co? Na razie niszczarka jest bardziej chyba ciekawa. Tak. I to też jest ciekawe. Nie mogę tego chociaż przerzucić nawet. Słabo. Your awesome input allows Fixit to comprehend our awesome more clearly. In appreciation of this, we have generously set up an internal, closed economy with exclusive rewards and currency. Directing parts of varying quantity and complexity into the awesome resource sink will grant Fixit coupons. These Dobra, tu tam coupons to. Can be redeemed in the awesome shop for highly desirable items such as o, zrobię 50. Walls, factory attachments, cosmetics, parts and more. To mogę to odblokować jednak. Jednak mogę to odblokować. Okej. Okej, mogę to odblokować jednak. No dobra. Tryb ciemny oczywiście, że tak, od razu. Wózek fabryczny. Wiem jak słaby on jest, nie chcę go. Uchwyt się taśmą pociąga. Fajny. Sufitowy uchwyt też fajny. I to jest to, co chcieliśmy. Przepust podłogowy taśmą pociąga. Gniazdka aż tak są nieważne. Podłogowy, uchwyty ścienne, uproszczone, brzydki jest, nie poda mi się. Organizacja, to nie. Oświetlenie, widzę, że jeszcze nie mogę jako tako. Skrzynka medyczna. Stylizator. Możemy malować rzeczy. Asfaltowy materiał fundamentu wygląda nie najgorzej. Wzory tras jakieś tutaj. Okej. I fundamenty różnego rodzaju. Pół fundamentów, pakiet w sensie pół fundamentów. Są schody, no to schody to fajna sprawa. Jakiś narożnych ramp. Tego nie mamy, aby się przydało. A schody też fajne. Ściany z drzwiami, oknami, ok. Architektura. Drabina, w końcu. W tej grze jest drabina do zrobienia, super. Kubek Fixit. Część też można kupić ogólnie. Widzicie, 550 tej ramy modularnej za 4T. Teraz tak, czysto teoretycznie. Możemy zrobić test. A taki test, że przeskoczyłem ten. No kurczę, co do to postaw. A rampę w sensie, bo nie mamy przecież schodów jeszcze. O. Tak jest. Jest tu coś takiego, widzicie widzowie, jak niszczarka awesome. Mogę sobie postawić gdziekolwiek na razie. Ja bym się podłączał do prądu. Tak jak inne rzeczy. Zbyt długi? Serio? Ale oszustwo. Ja to zużywa. Standardowe punkty do następnego kuponu 500. Punkty DNA do następnego kuponu. Nie wiem, wrzućmy sobie na razie to. Aha, tylko to tak. To jest głupie, bo tutaj widzicie, że jednak potrzebuję. Nie mogę tutaj sobie ręcznie tego wrzucić, jednak faktycznie muszę postawić tutaj normalnie jakiś kontener, powiedzmy. Powiedzmy kontener. Który będzie dostarczał rzeczy tutaj. Pamiętam, że też to będą to płyty. Ja sam mogę podnieść więcej takich płyt, więc nie ma problemu. Ile będzie, ile produkcji daje? Okej. Nie ma aż tak źle.
Chociaż wiadomo, że tu cały czas jak widzicie rośnie, cały czas rośnie. Standardowy punkt na minutę, widzę, że to nie jest jakby obliczone w ten sposób, ponieważ obecnie tylko z magazynu puszczamy rzeczy. Kiedy określono, jaką wartość mają te rzeczy na tym? Fixicie? Chyba nie ma opisanego tego. No i w ten sposób widzicie, możemy sobie normalnie tego podbić tyle tych kuponów. Ile tego już zeszło? O, prawie wszystko już zeszło. To widzicie. Wzmocnione płytki są ok, ale... ale bez przesady. Renty cały czas byśmy mogli tam robić. O. Ha, achievement od razu jakiś piękny, super. Dobra, tutaj frachtowiec został... już wrócił do nas. Podstawowa produkcja stali. Możemy to zrobić. Nawet przydałoby się, żebyśmy to faktycznie zrobili. Dobra. Idę po druty. O, mam tutaj traktorek. Kabli, które mamy. Potrzebuję teraz wirniki, oczywiście. I beton. Ta, tyle mi wystarczy betonu. Oj, wierników zabrakło dwóch, ale to i tak, wiecie, spoko, bo i tak wierniki by się przydało mieć w zapasie. No z tymi teraz szybko biegami, to jest, kurczę, przyjemność, tak. Czy tych wierników potrzebasz tak dużo? No, niekoniecznie, ale mogę mieć ich więcej. O, wiem co zrobimy. Tu sobie dam miszczarkę. Nie jest ona aż tak droga, nie? Nie jest tak droga. I zobaczymy od razu jak to działa. Jak działa co? No jak działa nadwyżka. Jak tu damy coś takiego, co jest rozdzielaczem inteligentnym. I dowolne, a na lewe wejście damy nadwyżkę, nadprodukcję. Jak to działa? Ile to faktycznie zużywa prądu? Bo nie wiem. Tyle jest napisane pewnie. Zjeźdźmy go! Jojocie, wcale to było dużo. Widać. No ciekawe, czy to tak działa faktycznie, nadprodukcja idzie w lewo. Ty głównie puści tam wszystko, reszta idzie... tutaj idzie reszta. A nie, lepszy może taśmę ciąg, to będziemy lepiej widzieć. Tak jest! Dobrze, dobrze widzowie, no to jednak się ten przyda. Przyda się jednak ten taśmociąg. Czy ten, kurczę, inteligentny rozdzielacz, bo on dobrze działa. Nadprodukcja jest faktycznie odpowiednio liczona. Wiadomo, że tam zbyt dużo to tam nie przyniesie nam punktu, bo to jest zwykły pręd, który nic nie daje. Ale tam wiecie, na dłuższą metę to może tam z 3 kupony dostaniemy z tego. Tego już nie potrzeba. Dobra, no to co? No, to bierzemy. Odblokowujemy sobie produkcję stali. Podstawową oczywiście. Czy może jednak to? Nie, na produkcję stali. I co? Przyszły rzeczy. Stalowa belka, stalowa rura. Project part number 2, the versatile framework, can only be created via automation, not at a crafting bench.
Delivering these to the space elevator is essential if we are going to complete phase 2 of Project Assembly and save the day. 200, 200, 400, okej. Okay. Mamy, widzowie, produkcję stali. Co powiedziałem? Produkcję stali. Chciałem powiedzieć produkcję stali, tak jest. O nie, uniwersalna kratownica jest potrzebna do odlewni. A ja, po co ja chcę ją wybudować? Chcę zobaczyć po prostu zużycie wszystkiego. Mamy sztabę stali, ale może przy okazji mam się już ogarnął, co czy nie? Przeskonał, dobra, powiedz mi, co jest ze stalą potrzebuję. Tego na pewno nie bierzemy. To jest kijowe. Czy to jest potrzebne, czy to jest dobre w ogóle? Czy to jest dobre? Produkcja, prędkość 5, 6, 2, 5. Ja bym to chciał. Albo ponownie przelosować? Nie, no wydaje mi się, że to jest całkiem spoko. Całkiem spoko. Przewody szybko się konstruują, no. Czy płyta, przewód i tyle, nie? Tam co, same śrubki trzeba, pręty trzeba, coś tego, nie? Dużo trzeba rzeczy robić. Chyba git jest, mi się wydaje. Chyba spoko. Ile? 10, 20. Zużycie 18. Co to są za jakieś absurdalne wartości? A, cię chwycę, co to są za absurdalne wartości? 28 tego. A nie no, czysto teoretycznie to kurczę. Ile tych żelaznych płytek się robi tutaj tak normalnie? 20 na minutę. Czyli 40, okej. Okej, 20 na minutę. Weź mi to. Dwa takie. Wzmocniony produkcję przewodu, bo przewodu się robi 60 i mamy dużą produkcję. Nie najgorsze, nie najgorsze wcale. I to jest odlewnia. Sztaba stali. 35 na minutę węgla i rudy żelaza. Okej. Okay. Stalowa rura. Ile to produkuje? 15. Nie, 45, okej. Okay. 30 stalowej rury i produkuje stalową rurę po prostu 60. Uj, to nie fajnie. I ten jedna wielka. To mi się nie podoba. Będzie trzeba nowe złoże węgla ogarnąć, bo to nie przejdzie. Absolutnie. Czy tu jest jeszcze coś związanego z nowymi rzeczami? Nie. Nie. Uniwersalna kratownica to jest w ogóle przyszłe rzeczy. 5 minut uniwersalnej kratownicy, potrzeba jej 1000, co oznacza, że musielibyśmy spędzić 200 minut, tak? 100, 500, tak? No, 200 minut trzeba było poczekać, czyli ile to wychodzi? 3 godziny. Ponad. Jakbyśmy napakowali na maksa. Gdybyśmy mieli produkcji 75 na minutę, to byśmy mieli... Ile byśmy musieli mieć tych konstruktorów z tym? 5. 5 konstruktorów byśmy musieli z tym mieć. No i 5 konstruktorów z tym, byśmy musieli jeszcze mieć tylko 3 konstruktory z tym. I to byśmy mieli 12,5 na minutę. Czyli po 100 minutach byśmy mieli 2250. No widzicie, widzowie, że wymagania są wysoko zawieszone, poprzeczka jest wysoko zawieszona. To jest lepiej, to już lepsze akurat, to już spoko, 5 na minutę. Wychodzi dokładnie na to samo, też potrzebują poświęcić na to 2 godziny, 3 godziny. Ale to wiecie, to tam, na razie tego nie potrzebujemy. Na razie to ja potrzebuję, wiecie co znaleźć. Alternatywne metody craftowania wszystkiego. Więc kolejny odcinek również nie będziemy, bo mi się nie chce na razie robić konstrukcji metalowej kratownicy.
Dlatego kolejny odcinek również poświęcimy sobie na eksploracji. Plus co? Wydaje mi się, że trzeba będzie kupić sobie to. 200 tego, 200 tego. Czy bardziej może tylko belek na razie? Ile kosztuje te 200 belek? No 2T, mam 10. Wydałbym 3T i bym miał już 200 belek i 100 i 200 tych. Mogłem odblokować sobie tego, ale i tak do zrobienia trzeciego taśmociągu trzeciego tieru muszę mieć belki stalowe. Okej, drabina jest spoko. Ale czy ona jest mi aż tak potrzebna? No te rzeczy nie są aż tak istotne, nie? Bo to są rzeczy takie, które wizualnie są fajne. Czy mam ten cały... Mam malowanie. Próbka. Próbki ładne, tutaj własna próbka. O, to kiedyś pamiętam robiłem chyba. Czarne z czarnym? Jak to wygląda? Jest ten biały. To jest tak, to jest. Dobra, i jeszcze raz, jeszcze raz. Szczerze nie wiem. Jak patrzę się ten po prawej, to nie widzę różnicy za bardzo. Bo to jak se dam na biało, nie? To zmienia kolor tej góry w ogóle, tak jest. Jak teraz to dam na czarno. Nie mam pojęcia, nie? Ale czarny, biały wydaje się spoko. Błyszczący taki, fajny, o. To samo mogę pomalować, wszystko samo mogę pomalować. To samo mogę pomalować. W sumie biały lepszy chyba jest. Odwrotnie. Odwróć kolory, będzie ładniej. No, patrzę to. Cyk. Wygląda całkiem ładnie. Dobra. Widzowie. Na pewno odcinek to byłoby na tyle. Jeśli on się wam podobał, dajcie łapkę w górę. Komentujcie, subskrybujcie. Widzimy się w następnych odcinkach. No i cześć.